Mekambe, jak on? Mbeppe. Mbeppe, Mbeppe. Mbeppe. Ładny jest, co? Jest to nowa marka na polskim rynku. Mbeppe, Morbidelli, jeśli dobrze to wymawiam. Mekambe. Od dłuższego czasu już zauważamy tendencje na rynku, co potrafią i co chcą robić Chińczycy. Nie przypominam sobie takiej pojemności, takiego motocykla, który nie dość, że Japonię czy Europę, ale mam wrażenie, że też troszkę podgryza amerykańskie konstrukcje. Tylko jest sporo tańszy, naprawdę dobrze wykonany. I tyle. Więcej nic na jego temat nie wiem. Przyznam wam szczerze, będzie to totalne pierwsze wrażenia. Nawet nie znam parametrów technicznych dokładnych. Poza tym, że jest tutaj litr i coś około 100 koni. Ile dokładnie, nie wiem, nie sprawdzałem. W montażu będę doklejał odpowiednie informacje. Zobaczymy, czy dobrze wytypowałem. Dobra, ale miejmy to już za sobą. Na pewno to pytanie się pojawi. Jak dwumetrowiec czuje się na tym motocyklu? Zakładam, że masa tego sprzętu to jest jakieś 250-260 kg. Na więcej mi się nie czuję. Jest stosunkowo nisko środek ciężkości, więc nie jest wcale jakoś trudno go przestawiać z kąta w kąt, czy przeprowadzać, czy utrzymać chociażby na światłach. Jak się na nim jeździ człowiekowi w moim wzroście? Nie jest źle. Troszkę twarde zawieszenie, w związku z czym mój kręgosłup niejednokrotnie to odczuwał. Teraz pojechałem na pamięć drogą, którą sobie zawsze jadę tutaj każdym adwenturowym sprzętem i nie stanowi ona zazwyczaj żadnego problemu dla miękkiego zawieszenia. Najwyżej sobie stanę. O kurde! I powiem wam, on jest twardy. Jest strasznie sztywna w ogóle ta rama. Nie czuć tutaj jakiegoś takiego, wiecie, kiepskiej jakości wykonania. I tutaj czuć, że on jest twardawy. Ale muszę powiedzieć, że sprawuje się wyjątkowo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze tutaj wybiera te nierówności. Natomiast nie wiem, czy słychać to po moim głosie, czy też nie. No na pewno to nie jest domena tego sprzętu. Byłbym chyba w stanie zrobić tym nawet jakąś dłuższą trasę. No. Ej, wyważony jest dobrze. Dobra, muszę przyznać. Ładna to maszyna. I najfajniejsze chyba z niej jest to, że gdziekolwiek nie postawiłem, gdziekolwiek się nie pojawiłem nią, nikt nie miał pojęcia, co to jest za sprzęt. I mi się to strasznie podoba. Ekskluzywność motocykla z Chin. To jest niesamowite stwierdzenie. Ekskluzywny motocykl z Chin, ale on faktycznie, powiem wam tak, jeśli zmienimy ten znaczek, który wprowadzał w konsternację oglądających, jeśli go zmienimy na dowolny inny znaczek, nawet Harley'a, myślę, że poza znawcami tutaj się za bardzo nikt nie zorientuje, że to jest chińska maszyna. On jest naprawdę dobrze wykonany, jest ładnie wykonany. Tutaj te odstające takie elementy plastikowe może i odstają. Tutaj widać nawet ich mocowanie, takie gumki, na których są wklejone bodajże. Ale to tak ma być. To wygląda całkiem fajnie. Mam nadzieję, że to nie będzie odchodziło. Nic tutaj nie telepie. Nic się nie trzęsie jakoś specjalnie, chyba że pasek napędowy. Ale to jest związane z mocą i przeniesieniem napędu. I może faktycznie przejdźmy od razu do silniczka. Silniczek tak na oko, jeśli dobrze pamiętam, w wersji tej turystycznej, którą zapowiadali na EICMA chociażby, o której mówiłem, tam chyba było 100 koni i 98 niuta, albo 98 koni, coś koło tego. To nie ma 100 koni, wydaje mi się, ale niewiele mniej. 90 tak obstawiam. Moment obrotowy musi być dostępny tak w średnim zakresie obrotów. Zdecydowanie, bo zwłaszcza jak wychodzicie z zakrętu na dwójce, odwiniecie mu tak ambitnie, strzelając ze sprzęgiełka, oj, zerwie przyczepny skubaniec. Zobaczcie, jak szalenie gruba jest ta opona. Dla porównania ręka dwumetrowca nie jest w stanie jej objąć. Jest
kawał opony, jest to Metzeler, jest w ogóle mięciutka ta guma. W ogóle całkiem ładnie już podomykana, chociaż do końca domknąć się jej nie da, ale o tym zaraz. W każdym bądź razie, co chciałem powiedzieć, moment obrotowy jest dostępny właśnie w takim średnim zakresie obrotów. Między 3,5 a 5 tysięcy tym zakresem, jak jeździmy, jest ok. Jak jedziemy na zbyt niskim biegu, przy niskich prędkościach, no niestety trzeba redukować, bo szarpie strasznie paskiem. Z drugiej strony, to, że jest tutaj pasek, to te przeniesienie napędu jest takie mięciutkie, gładziutkie. Pasek zdaje się Continentala, jak w bendach. Według producenta 60 tysięcy km ma wytrzymać od wymiany do wymiany, także za szybko nie trzeba będzie się nim przejmować. Oczywiście napięcie paska trzeba sprawdzać, bo jest do tego specjalna aplikacja, taka uniwersalna i łatwo to zrobić, regulacja jak w przypadku łańcucha. No niesamowita jest ta guma, 240x40 18. Także kawał laka mamy z tyłu, z przodu 130x70 18. A więc dysproporcja między przodem a tyłem jest spora i to też powoduje, że ten motocykl się bardzo specyficznie prowadzi i w zakrętach trzeba go troszkę do tego, do położenia się trzeba go zmusić, ale jak już go zmusimy, to wtedy ładnie się trzyma w tym zakręcie, nie buja nim. To jest w ogóle maszyna do cruisingu, nie będę tu jej oszukiwał. To nie jest motocykl, mimo że możemy go zaliczyć do power cruiserów, to nie jest motocykl do zapindalania, choć niejednokrotnie zachęca do tego. Ale zdecydowanie taki chillaucik, lans po mieście, to jest coś, do czego ta maszyna została ewidentnie stworzona, ale jak znajdzie nas ochota, to jest czym tutaj odwinąć. Wyprzedzenie dwóch, trzech samochodów w kolumnie, gdzieś tam na szybko, tu jest bajecznie proste, no ale mamy litr pojemności, więc naprawdę fajnie, ładnie pracujący silniczek, fajnie rokująca na ten kolejny model, czyli chyba T1002V, chyba że się mylę, nieważne. Mankamenty pierwsze, które teraz mi się rzuciły w oczy, tym bardziej tutaj przytarcie, tutaj czysto, tutaj przytarcie, z drugiej strony to samo, więc w pełni opony tym już zamknąć się nie da. A, przepraszam, tutaj mam nóżkę boczną przytartą dość znacznie. Bardzo króciutka, śmieszna. Tutaj kolejna rzecz, hydrauliczne sprzęgło. Rama zdaje się, że jest aluminiowa. I to by się nawet zgadzało, bo taka krówka, a nie jest jakaś przesadnie ciężka. Układ hamulcowy. Dwie duże tarcze, 320 mm, czterotłoczki, dwa na przodzie. Jeden dwutłoczek na tyle. Siły hamowania jest, myślę, że wystarczająco, żeby w pełni pohamować zapędy kierowcy na tym motocyklu. Nie są one jakieś wybitnie dobre, ale też nie ma co się do nich przyczepić, po prostu to działa. I sprawdźmy układ hamulcowy. O! Tutaj ciekawy fragment widzę. Set i jeszcze osłona taka rurkowa, żeby noga się nie opierała o wydech. Dla pasażera? No, pasażera. Pasażerki bardziej, to takiej dość bliskiej. Fajne te loga, ładnie to wszystko wpasowane, bardzo fajne przyszycia, ale ładnie to wszystko wygląda. Naprawdę, ta maszyna, nie można się do niej przyczepić. Bardzo dobrze to wygląda. Te koła, zwłaszcza tylna felga z tym chromowanym rantem, jeszcze bym to spolerował na bardzo wysoki połysk i wtedy byłoby naprawdę z daleka bardzo fajnie. Ciekawie się włącza wentylator silnika, bo jest aż takie, no czuć jak on się włącza, dosłownie. Jest sporych rozmiarów, ale bez przesady. Natomiast faktycznie ewidentnie czułem, że aż ruszało coś tam się pod zbiornikiem. Taka ciekawostka. Zawieszenie, no oczywiście znana firma Kajaba, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Pracuje jak na cruisera przystało, po prostu. Tak jak to już powiedziałem, raczej do jazdy takiej chillowej niż mega sportowej, aczkolwiek jak się go przyciśnie, to pozwala to nawet na dynamiczną jazdę, chociaż tak jak mówię, no pozycja to wszystko powoduje, że raczej wolałem się tym lansować po prostu.
podoba mi się. Metalowy błotnik, to nie jest wcale takie oczywiste, nawet w dużo, dużo droższych motocyklach japońskich na przykład. Szkoda, że nie ma tego systemu, że przyciskacie i on już sobie sam odpala. Elegancko, równiutko, stabilnie sobie motocykl pomyka. Ja mu nie jestem potrzebny. Nawet mimo tak dużego wiatru nic sobie z tego nie robi. Jest git. Jak już to nadmieniłem, te podgryzanie amerykańskiej motoryzacji przez Chińczyków tym konkretnym sprzętem, jako takim fajnym, mocnym power cruiserem, no nie wiem, to jest moje spostrzeżenie, możecie się z tym zgadzać lub nie, tak mi się kojarzy. Natomiast to, co zdecydowanie mi się nie kojarzy z V-ką od Harley'a, o, hops, to skrzynia biegów, bo ta działa po prostu precyzyjnie i cichutko, sprzęgłowo, hops, hops, bezsprzęgłowo. Nie zdarzyło mi się nie wpiąć biegu, nie zdarzyło mi się zapiąć takiego w cudzysłowie dużym półbiegu. Po prostu. Czy używam klamki sprzęgła hydraulicznego swoją drogą, czy też nie, te biegi wchodzą jeden po drugim idealnie. I nie ma takiego chamskiego strzału. Oczywiście w Harley'u te strzały, wiecie, te takie, jakby tam młotem Chińczyk napierdzielał w te zębatki, to ma swój urok oczywiście i to po prostu tak ma być, ale tu jest zrobione bardziej po japońsku. I to by było na tyle z MBP C1002V. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej maszynie, jak Wam się podoba ten skok na kolejną klasę motocykli i kolejną klasę pojemnościową. Ja, moim zdaniem całkiem fajna zapowiedź turystyka, które lada chwila się pojawi, który podobno już jest zapakowany do kontenera i płynie, także czekam z niecierpliwością i na pewno Wam go pokażę, a może się uda zabrać go na jakiś fajniejszy, dłuższy wyjazd. Tyle na dzisiaj, jadę dalej ponagrywać jeszcze i pobawić się tym motocyklem, bo coś w sobie ma. Zwłaszcza, wiecie, ja się cieszę tym, jaram się tym sprzętem, bo wiem, że te firmy nie tak dawno jeszcze jakby nie były utożsamiane z rzeczami premium, a tutaj naprawdę ten motocykl jest zrobiony dobrze, wygląda dobrze, jeździ całkiem przyzwoicie. No może się podobać najzwyczajniej w świecie. Widzę, że to może znaleźć odbiorców. Ja wiem, że 41 tysięcy to jest całkiem sporo gotówki, jeśli myślimy zwłaszcza starymi normami, ale w tym momencie jaka jest konkurencja? Znikoma, jeśli chodzi o litra w cenie takiej, jakiej tutaj mamy. Dobra, jedziemy z nim.